Zacznę wspominkowo. Pamiętasz może pierwsze dwie mistrzowskie imprezy, Mistrzostwa Europy 2007-2009? 7 pamiętam dobrze, bo byłem bardzo podekscytowany. 9 trochę mniej, bo wszystko się działo w dużej euforii i bardzo szybko się wydarzyło. Było to też bardzo dawno i ostatnio każdy, kto rozmawia ze mną a propos Mistrzostw Europy, to zaczyna od wspominek i to chyba nie najlepiej, bo nie chce ze mną rozmawiać o tym, co się dzieje teraz. Przejdę do tego, chociaż dobrze, to trudne pytanie rzeczywiście. Dobrze. Ale żeby zamknąć w takim razie te wspominki, patrzysz na dzisiejszych młodszych i widzisz jakieś podobieństwa ze sobą 2007-2009, czy to zupełnie inne pokolenie? Nie, na pewno jakieś podobieństwa są, ale też jest mało podobieństw, jakieś są, ale jednak przede wszystkim jest duża zmiana. Jest duża zmiana w poziomie, w podejściu, w świadomości. Myślę, że i to tylko w dobrą stronę poszło. No to teraz to najtrudniejsze pytanie w takim razie. Bartosz Kurek, który patrzy na chłopaków z kwadratu dla rezerwowych i co myśli, co ma w głowie, jak czuje się fizycznie, jak czuje się mentalnie nie przede wszystkim. Znowu nie wiem, co mam powiedzieć, bo jak ostatnio podczas finałów Ligi Narodów powiedziałem, że wszystko jest w porządku, to następnego dnia się przypamiętała ta kontuzja, więc powiem, że na razie wszystko jest pod kontrolą. Nie, jest dobrze, jest... Ja się czuję dobrze, wyglądamy na boisku fantastycznie, na razie wygrywamy, myślę, że pod dużą kontrolą wszystkie spotkania, możemy dyskutować o poziomie przeciwników, natomiast myślę, że wczorajszy mecz był dobrym sprawdzianem, był wymagający, myślę, że gdybyśmy nie zaprezentowali się na swoim poziomie, to Zespół Holandii było wczoraj stać na sprawienie większej niespodzianki niż tylko wygranie jednego seta. Jako kapitan mówisz w liczbie mnogiej, natomiast dopytam ciebie indywidualnie, w liczbie pojedynczej jeszcze raz. Ale o sobie dopytam? O sytuację fizyczną? Nie, wszystko jest okej, wszystko jest w porządku, czuję się dobrze pod tym względem. Siatkarsko na razie myślę, że wygląda to w moim wykonaniu średnio, ale na szczęście nie musi, nie jesteśmy uzależnieni od jednego zawodnika, czy to ode mnie, czy to od kogokolwiek na jakiejkolwiek innej pozycji. Łukasz gra fantastyczne zawody i oby tak wytrzymał do samego końca, do finału. Nie miałbym z tym żadnego problemu. Skoro wszystko wygląda fizycznie dobrze, to mentalnie też nie masz tej niecierpliwości takiej, że chciałbyś wrócić i chciałbyś nabrać regularności? To nie jest moment, żeby nabierać regularności, to jest moment, żeby nabierać zwycięstw i do tych prowadzi nas Łukasz i tyle. No nie, umówmy się, to nie jest ten moment sezonu, czy to nie jest z całym szacunkiem memoriał Huberta Jerzego Wagnera, czy jakieś mecze testowe, to już nie jest ten czas, żeby sprawdzać, dawać komuś szansę i tak dalej. Mamy po prostu prezentować swoją najlepszą siatkówkę każdego kolejnego dnia. Widzę, że trener chce trzymać was w pełnej koncentracji i do tego mu też służy pewnie zmiana, albo będą służyły też kolejne, które będzie serwował być może w tych najbliższych trzech meczach. Jest taki szacunek, ale jednak pełna koncentracja i świadomość, że teraz taki troszkę łatwiejszy pod względem wymagań sportowych tydzień, ale jednak ważny? Myślę, że kiedy zawodnicy zaczynają tak analizować sytuację i zastanawia się nad tym, to niczego dobrego nie wróży. Myślę, że to trener jest od tego, żeby decydować o zmianach, o ewentualnych rotacjach, o tym, kto mu będzie potrzebny bardziej, kto mniej i jak atuty danego zawodnika wykorzystać, to w jego rękach jest ta myśl. My powinniśmy myśleć tylko i wyłącznie o kolejnym treningu i kolejnym meczu, bo zbytnie wybieganie w przyszłość przeważnie nie kończy się najlepiej. Chyba jasno trener buduje kadrę, daje duże zaufanie swoim zawodnikom i wy też czujecie to zaufanie i taką misję Paryż 2024? Czy zaufanie, nie wiem. Myślę, że trener ma gdzieś z tyłu głowy to, że buduje sobie drużynę pod ten cel główny, taki, który przyświeca nam od praktycznie od początku jego,
jego kadencji i na pewno przy każdej podejmowanej decyzji ma to gdzieś z tyłu głowy, ale, ale nie zapominajmy, że to są mistrzostwa Europy, że tych turniejów po drodze do igrzysk jeszcze przynajmniej dwa będą, ten i przyszłoroczna Liga Narodów i myślę, że i nasz związek, i nasi kibice nie zaakceptowaliby tego, żebyśmy kosztem rozwijania kogoś czy dawania mu szans poświęcali wynik w tych imprezach. To na koniec w takim razie jeszcze ta impreza tu. Rzym 2023, finał Mistrzostw Europy, to jest jasny cel, jaki sobie postawiliście? Myślę, że nie, znaczy nie myślę, wiem, że nie rozmawialiśmy nawet o tym, ale myślę, że każdy ma z tyłu głowy tylko i wyłącznie to, żeby ten turniej wygrać. Nie jesteśmy w tym, myślę, też oryginalni. Jest parę zespołów, które mają takie same założenie i tak samo przystępują do tego turnieju z myślą o złotym medalu i zobaczymy, kto na końcu będzie zwycięzcą. Myślę, że szykuje się naprawdę fajny turniej. Już parę niespodzianek miało miejsce, myślę, że jeszcze parę przed nami. Dziękuję. Dziękuję bardzo.